Poniedziałek, 6 kwietnia, Wielki Tydzień. Witam Was serdecznie i zapraszam. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Gdziekolwiek teraz jesteście, gdziekolwiek nas oglądacie, pozdrawiam Was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że jesteście znowu z nami i że znowu możemy się widzieć. Kochani, jestem dzisiaj, jak widzicie, w kościele, w naszym budynku kościelnym. Zupełnie, ale to zupełnie sam, nie ma nikogo. Odpaliłem jakąś tam lampę, żeby było mnie widać. I jestem tu, bo tak, lubię to miejsce. Zawsze w poniedziałki zaczynaliśmy tutaj nasze rozważania, cały Wielki Tydzień. I pamiętacie ostatnio, jak to byłem wtedy, taki pierwszy raz, taki szok, kiedy dzieliłem się z Wami tym, że Kościół ciemny, zimny, smutny, Kościół bez ludzi. Tak naprawdę to tylko budynek kościelny, tylko cegły, bo Kościół jest dzisiaj w domu. I to dobrze, że jesteśmy we własnych domach. To nie rozpatruję tego w kategoriach źle. Kiedy myślę o domu, to może zacznijmy od tego, że przede wszystkim podziękuj za dach nad głową. Podziękuj, że lodówka póki co jest pełna. Myślę, że nie doceniamy wielu rzeczy. Więc witam Was z tego miejsca odosobnienia. Jestem tu też dlatego, że miałem i mam teraz taki wyjątkowy czas. Jezus chodził często na takie miejsce ciszy i odosobnienia. Dzisiaj też tu jestem. Myślę, rozmyślam, zastanawiam się nad sobą, nad Wami, nad tą sytuacją. Modliłem się długo i tak, wiecie, każdego roku porusza mnie niezwykła myśl. Pan Jezus wiedział, że to są ostatnie dni Jego życia na ziemi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy, kiedy zaczynamy nasze rekolekcje i rozważania, często pytam Was i pytam siebie, jak byś żył, gdybyś wiedział, że w piątek to już koniec wszystkiego. Myślę, że żylibyśmy zupełnie inaczej, dlatego kiedy jest ten wyjątkowy czas, to warto, znowu zachęcam, porządkować, sprawdzać, myśleć nad tym. Wiecie, diabeł myśli, że coś wygrał, bo pozamykał kościoły. Kościół jest kompletnie pusty. Pozamykał synagogi i myśli, że święta wielkanocne, że Pascha będzie miała jakiś inny wymiar. Myślę, że będzie miała niezwykły wymiar. Może właśnie absolutnie inny niż inny i może za chwilę o tym powiem. Dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, żeby kiedy jesteśmy tutaj, poczujcie. Ci z Was, szczególnie kochani, którzy bywaliście wielokrotnie w tym kościele, ten klimat, tą atmosferę, kiedy tu się spotykaliśmy, wiecie, pamiętacie, ile tu się nawróciło ludzi. Wielu z Was, którzy oglądacie, możecie sami teraz pokiwać głowami i wspomnieć, że tu, w tej sali, podczas właśnie Wielkiego Tygodnia dotarła do Was prawda o Bożej miłości, o krzyżu, o Golgocie. Bogu jestem wdzięczny za każdą osobę. I myślę, że dzisiaj też jest taki czas, żeby czas refleksji, zadumy i takiego wyciszenia. Dlatego może najpierw na dobry początek, choć to trudne teraz w domach, bo pewnie dzieci rozgardiasz, ale może się uda i zachęcam, znajdź taki czas, żeby trochę być samemu w ciszy, żeby się zastanowić, pochylić, podziękować Bogu, podziękować Mu za wszystko, co mamy, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Kochani, przepełnieni wdzięcznością za to wszystko, co mamy, podzielę się z wami tylko jeszcze jedną myślą i będę leciał do domu, aby resztę tego wieczornego spotkania już być razem z wami w domu. Bo tak jestem w tym pustym budynku kościelnym. Tak jak powiedziałem przed chwilką, pozamykane kościoły, synagogi, przedziwne święta. Wiecie, pamiętacie, chyba w piątek o tym mówiłem, że to są dziwne święta. Mądrzy ludzie mówią, że takich świąt nie było i nikt takich nie pamięta. Żeby nie było ludzi w kościele, w synagodze, żeby nie świętować, pozamykani w domach. Wiecie, kiedy taka Pascha była? W Egipcie. Pierwsza. Co jest niezwykłego w tym wszystkim? Niezwykłe jest to, że wtedy święty, wszechmogący Bóg dał dokładnie Izraelowi instrukcję, dał ludziom instrukcję, co trzeba zrobić, aby uniknąć śmierci. I dzisiaj nic się nie zmieniło. Potem przychodzi wiele lat później, przepowiedziany przez proroków, baranek wielkanocny, Jezus Chrystus, który zostaje zabity i z martwych wstaje. Śmierć zostaje pokonana. I dzisiaj, 2000 lat potem, siedzimy w naszych domach. Będziemy za chwilkę siedzieć w naszych domach, obchodzić tą pamiątkę. I wyobraźcie sobie, nie możemy być razem. Jesteśmy tak jak wtedy tam w Egipcie. Wiecie, w czym jest problem? I wtedy, i dzisiaj? Bóg też dał dzisiaj przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dokładnie instrukcję tego, co trzeba robić, aby uniknąć śmierci, aby żyć na wieki. Problem jest ciągle w tym samym, w posłuszeństwie. Wszyscy ci w Egipcie przeżyli, wiecie dlaczego? Bo wykonali dokładnie i zrobili dokładnie to, co Bóg im powiedział, że mają zrobić. Nic się nie zmieniło. My dokładnie wiemy, co trzeba. Święty, Wszechmogący Bóg powiedział nam to w swoim słowie. Dlatego Jezus powiedział te słynne słowa, że jeśli ktoś słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. A kto ich nie wykonuje, to głupota. My wiemy wszystko, co mamy robić. I dlatego tym bardziej jestem taki podekscytowany tym wszystkim, co się będzie działo. Dlatego, że nasze życie należy do jedynego, świętego, wszechmogącego Boga, któremu niech będzie chwała do końca naszych dni. Pamiętajcie, posłuszeństwo jest kluczem. Posłuszeństwo oni przeżyli, bo wykonali wszystko, co Bóg powiedział. Jak wygląda twoje życie? Jak wygląda moje życie? Jak wygląda nasze życie? Piękny czas przed nami. Ufajcie, ufajcie, a ja się zabieram, lecę do domu i zaraz będę się łączył z naszej przyczepy. Do zobaczenia. Dotarłem już do domu. Jeszcze raz bardzo serdecznie was witam. Pogoda jest tak piękna, że musieliśmy rolety pozasłaniać, żeby móc to nagrać i chwała Bogu. Ale zaczęliśmy bardzo poważnie, bo życie jest poważne. I tak kiedy siedziałem tam w tym kościele, jeszcze raz do tego wrócę, tam jest chłodno, naprawdę ciemno, smutno, bez was, bez ludzi, bez kościoła i to jest ciekawe, ciągle o tym teraz mówimy. Pan Bóg nam coś zabrał, aby dać nam coś nowego i to są te ciągle świeże pytania o to, na kim budujesz, gdzie jesteś. Wiecie, wiele razy o tym mówiliśmy. Gdyby ktoś mądry powiedział, gdyby zabrać ci twoją służbę, kim byś był? Gdyby zabrać ci to, co masz, kim byś był? To są bardzo ciekawe pytania. Dobrze jest je postawić teraz na nowo, kiedy będziemy wspólnie razem przeżywać ten wielki tydzień. Powiedziałem, że zaczęliśmy poważnie, bo rzeczywiście zaczęliśmy poważnie i życie jest poważne. Chociaż, wiecie, my wiemy o tym, co się wydarzyło. Dla nas wielki tydzień jest tak naprawdę tygodniem radości i tylko takim potwierdzeniem tego, na kim budowaliśmy nasze życie. Chciałbym na początek przeczytać wam dwa niezwykłe fragmenty, mówiąc jakby o powadze tych świąt i tego, co przeżywamy, co się będzie działo. Jeden z nich to pierwszy list do Koryntian 6:19-20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i duchu waszym, apostoł Paweł zachęca. W innym miejscu apostoł Piotr pisze w ten sposób: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, mówi Piotr.
wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest ta poważna rzecz, mówiąc o tym, że jest poważna, bo to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Nie jest to takie proste i nie można do tego tak podchodzić. Wiedząc o radości świąt wielkanocnych, zmartwychwstania naszego Pana, chcę o tym ciągle pamiętać, jaka cena została zapłacona, że drogośmy kupieni. To jest powód, tak jak pisał Paweł w tamtym fragmencie, do wdzięczności, radości, dziękowania i dziękczynienia tam, gdzie jesteście. Pogoda jest przepiękna i myślę sobie, to świeci to słoneczko, jak wyszedłem z kościoła, to naprawdę takie słońce. I myślę sobie, że w naszym życiu zawsze powinno świecić słońce. I to bez względu na okoliczności, o czym mówiliśmy. Bo naszym słońcem jest ten, który prawdziwie jest światłością świata. Amen. Jeśli naszym słońcem, mówiąc obrazowo, jest święty, wszechmogący Bóg, to bez względu, jakie są okoliczności, czy kościół jest otwarty, czy zamknięty, czy jesteśmy tu, czy jesteśmy tam, nasze szczęście, nasza radość jest być w Nim. I dlatego zapraszam Was do wysłuchania pierwszego fragmentu muzycznego z pozdrowieniami od rodziny Szydłów. Przepiękna pieśń, wspólnie wykonana z dziećmi. Zapraszam. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy Pana wszystkich słuchaczy, pastora Mirka, jego żonę. Koniecznie dajcie łapkę w górę na stronie i subskrybujcie nasz kanał. Bardzo, bardzo dziękujemy za te niezwykłe pozdrowienia, te wszystkie łapki. Także pozdrawiamy całą Waszą rodzinę, cieszymy się, dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia. I zapraszam Was teraz dalej w tej radości, abyście posłuchali świadectwa. Ostatnio Adam Tyjewski, pozdrawiając wraz z całą rodziną, jak pamiętacie, mówił o takiej trudnej sytuacji, bardzo trudnej, ponieważ chcąc zmienić pracę, z jednej pracy złożył wypowiedzenie, a przez tego koronawirusa i całą sytuację w drugiej go jeszcze nie przyjęli i tak naprawdę został zupełnie bez niczego. Pamiętacie, pamiętam to wyraźnie. Powiedział w tych swoich pozdrowieniach wtedy, że to jest bardzo trudne, ale wszystko powierzył i oddali jako rodzina tą sprawę w ręce świętego, wszechmogącego Boga. Oto jaki jest nasz Bóg. Adam, bardzo proszę. Witaj, Kościele umiłowany. Z tej strony Adam i chciałbym się z Wami podzielić świadectwem, jak Bóg jest dobry cały czas. Ostatnio wspomniałem o mojej trudnej sytuacji związanej z pracą, że od 3 kwietnia będę bez pracy, bo złożyłem wypowiedzenie, w tej nowej mnie zawieszono w związku z tym koronawirusem, z całą tą sytuacją. W środę, kiedy po pracy wróciłem do firmy, szef i szefowa poprosili mnie o rozmowę i złożyli mi propozycję, że mogę pozostać w firmie, jeśli chcę. Wówczas to wyślą mnie na płatny urlop 8-tygodniowy i będą mi płacić 80% mojego dochodu. Płacąc te pieniądze z własnej kieszeni,
ponieważ rząd dopiero zwróci im te pieniądze na koniec czerwca, a jest to firma prywatna. Robiąc to, ryzykując, że kiedy ta sytuacja się skończy z tym koronawirusem, mogę ich wykorzystać i zostawić. Ale mają na sercu, abym miał chleb dla moich dzieci. Dali mi czas do piątku na zastanowienie się, ale jeśli zostanę, to proszą mnie, abym im pomógł w tym czasie odbudować firmę, którą stworzyli przez 20 lat i traktują pracowników jak część swojej rodziny. Zobaczcie, kochani, wcześniej całą tą sytuację powierzyłem naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi z ufnością w sercu, że On jest Panem wszystkiego i będę czekał na Jego działanie. Bóg jest tak cudowny, że podczas tej rozmowy z szefem dał mi odwagę i pokój w sercu do głoszenia tym ludziom Ewangelii. Mianowicie około roku wcześniej miałem sen, w którym Bóg nakazał mi, abym głosił Ewangelię Jego Synu, Jezusie Chrystusie, do Johna, który jest moim szefem. Ale dotychczas nie wykonałem tego, nie miałem odwagi. Wręcz przeciwnie, jak ten biblijny Jonasz, chciałem uciec w drugą stronę, pozostawiając tą pracę. W tym śnie miałem przekaz, głos, w którym mi mówił: idź do Johna, do garażu i głoś mu Ewangelię o moim Synu Jezusie Chrystusie. Jeśli przyjmie mojego Syna do swojego serca, będę błogosławił Jego pracę, rodzinę i wszystko, co ma, i objawię mu swoje zbawienie. W tym śnie ja zapytałem: Panie, a jeśli nie uwierzy mi? Po chwili Pan odpowiedział: jeśli ci nie uwierzy i nie przyjmie mojego Syna, wówczas straci wszystko, co posiada, z mojej łaski. Kochani, zanim podzieliłem się tym snem, szef pozwolił sobie na żart: co to twój Bóg mówi po polsku? Ale gdy skończyłem, byli cały poruszeni, ze łzami w oczach, że wiedzą, że ktoś wyższy jest tam w górze nad nimi. W piątek podpisałem, że pozostaję w firmie i będę tam, dopóki jest to wolą Bożą, wspierając w tym czasie, w tym ciężkim czasie firmie. Podziękowałem za chleb dla moich dzieci, a w prezencie wręczyłem szefostwo Holy Bible. I zachęciłem, że jak będą czytać, to zobaczą, że Bóg zna również angielski. Szefowa powiedziała, że jeśli tylko będę miał jakiś sen, to żebym nie czekał roku, żebym do nich jak najszybciej przychodził z tym snem. Kochani, nasz Bóg potrafi złe sytuacje obrócić ku swojej chwale. Więc chwalmy Pana Boga bez względu na okoliczności, bo On jest większy niż wszystkie nasze problemy. Błogosławmy naszych przełożonych i módlmy się za nich, bo nasza pomyślność też od nich pomyślności zależy. A jeśli mamy słowo od Boga, to nie lękajmy się go przekazać, bo Pan jest z nami. Kochani, i nie zawsze to, co wydaje nam się lepsze dla nas, jest wolą Bożą. Dziękuję za uwagę i błogosławię was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się. Bogu niech będzie chwała. Amen. Chwała niech będzie Jezusowi. Aż mi się chce zaśpiewać. Bogu niech będą dzięki. Za Adam, za was, za to świadectwo. Niech Bóg błogosławi waszą rodzinę. Modlimy się też o Johna. Niech Bóg błogosławi jego i jego żonę, i jego dom, i rodzinę. I tak jak powiedziałeś, Bóg potrafi tak robić niesamowite rzeczy. Dzięki za to zachęcenie, dzięki za to świadectwo. Bardzo was wszystkich pozdrawiamy tam, gdzie jesteście. I za chwilkę do was wrócimy. Już jestem, przepraszam, po prostu nie mogłem się połączyć z Karolem, ale już wszystko jest w porządku. Teraz zapraszam was na słowo zachęty i pocieszenia od Karola. Dlatego, Karolu, witaj, zapraszamy. Hej, kochani, mam nadzieję, że macie piękny, wspaniały dzień tam, gdzie jesteście dzisiaj. I piękny wieczór już teraz pewnie. Chciałbym podzielić się z wami jednym wersetem, który niesamowicie mnie dzisiaj dotknął i który jest ważny w tym wielkim tygodniu, abyśmy rozważali
nauczanie pochodzące z tego wersetu. Hebrajczyków 12:2. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Kochani, ten werset uczy nas, jak być wytrwałym. Wytrwałym w każdym momencie naszego życia. I mówi, że ten werset mówi nam, że kwestia wytrwałości jest zależna od tego, gdzie patrzymy albo na kogo patrzymy. I ten werset mówi, patrzmy na Chrystusa. A dokładnie mówi, patrzmy na co patrzył Chrystus, zanim został ukrzyżowany. Co pozwalało, co pozwoliło Chrystusowi przetrwać Jego krzyż? Co było Jego zachętą? Co dawało Mu radość w tym wielkim tygodniu, kiedy oczekiwał na swoje cierpienie? Jest napisane, że On, Chrystus, ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż. Tam była pewna radość, której On oczekiwał, która pozwoliła Mu pójść na krzyż. Więc pomyśl o tym, o jakiej radości tutaj ten autor mówi. Jakiej radości nie mógł mieć Chrystus, wieczny Bóg, przed ukrzyżowaniem, które miał po ukrzyżowaniu. Jedyną radość, którą On mógł mieć po ukrzyżowaniu, której nie mógł mieć wcześniej, była wieczność z Jego ludem. Chrystus radował się, kiedy szedł na krzyż, ponieważ wiedział, że ten krzyż po drugiej stronie krzyża będzie na Niego czekał ty i ja. Wiedział, że dzięki temu, że umrze za nas na krzyżu, spędzi z nami całą wieczność. Wow. Chrystus tak bardzo nas ukochał, że nawet cierpienie krzyża nie zatrzymało Go przed tym. Wręcz przeciwnie. To radość przed ukrzyżowaniem, to ta radość tego, że będzie z nami przez całą wieczność, tego, że będzie miał Ciebie i mnie, to ta świadomość dawała Mu radość w tym najtrudniejszym momencie, kiedy doświadczał bólu, niesamowitego bólu i cierpienia, kiedy był ukrzyżowany przez ludzi. Jaką miłość musi mieć Chrystus do nas, że ten krzyż Go nie zatrzymał, wręcz przeciwnie. Ten krzyż był warty tego, te cierpienie było warte tego, ponieważ po drugiej stronie może spędzić całą wieczność z Tobą i Ty z Nim. I autor tego rozdziału, tego wersetu mówi do nas, patrzmy na to, jak patrzył Chrystus. Miej radość w swoim życiu, gdziekolwiek jesteś, przez cokolwiek przechodzisz. Miej radość z tego, że Chrystus kocha Cię tak bardzo, że krzyż Go nie zatrzymał. Wręcz przeciwnie. On dobrowolnie poszedł na krzyż po to, aby być z Tobą. Kochani, w tym wielkim tygodniu patrzmy, jak patrzył Chrystus. Patrzmy na Chrystusa. Popatrzmy na Jego miłość. Skupmy się na tym. Niech to wejdzie do naszych umysłów i naszych serc, że nasz Pan i Zbawca cierpiał na krzyżu po to, aby przez całą wieczność być z nami. I to radość tej wieczności była Jego motywacją, aby umrzeć za mnie i za Ciebie na krzyżu, aby przejść przez te cierpienia. Kochani, motywujmy się Jego motywacją. Patrzmy na Chrystusa, na Jego miłość do nas. Ściskam i pozdrawiam Was bardzo. Pa, pa. Karolu, bardzo dziękuję.
Za chwilkę jeszcze na koniec wrócę do tego, ale dziękuję za zachętę. Dziękuję wam wszystkim, bo też przysyłacie coraz więcej takich swoich filmików, z którymi się dzielicie słowem, tak jak prosiłem. Bardzo dziękuję. To trochę wymaga czasu. My to wszystko musimy, nawet nie wiem, jak się to ładnie nazywa, ale potem przełożyć, powklejać. Nie jest to proste, ale bardzo dziękuję. Cieszę się, że jesteście z nami. Teraz, kiedy też patrzę wam prosto w oczy, chcę powiedzieć, to jest wielka radość. Gdziekolwiek nas oglądacie, przyjaciele, kościele, to co mówiliśmy dzisiaj, to co mówiliśmy wczoraj, diabeł myśli, że coś wygrał, bo pozamykał kościoły, nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, do kogo należymy, pamiętajcie, na kim swoje życie budujemy. Jest to naprawdę fantastyczny czas, kiedy ten wielki tydzień teraz przeżywamy w naszych domach. To co dzisiaj mówiłem, no pogoda jest fantastyczna. I niech tak będzie w naszym życiu. Niech nasze życie nie będzie budowane na okolicznościach, ale na tym, który jest światłem tego świata, na tym, który jest skałą, i on, i tylko on daje życie wieczne, daje ten pokój, o którym mówimy. Więc cieszę się bardzo. Pozdrawiam was jeszcze raz. Pozdrawiam też wszystkich, którzy nas oglądacie na całym świecie. Coraz większa ilość ludzi do nas dociera. W niedzielę Słowem Bożym podzieli się pastor Roni i też chciałbym z tego miejsca bardzo pozdrowić jego kościół w Calgary, kościół przebudzenia w Calgary, bo wiem, że dołączyliście do nas i chcecie być z nami. To wielka radość i wielki przywilej, że będziemy mogli wspólnie razem ten czas przeżyć, ciesząc się naszym Bogiem. A teraz chciałbym wam na koniec jeszcze raz przeczytać to, o czym mówił Karol. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. I dalej list do Hebrajczyków mówi w ten sposób: przeto okażcie się wdzięcznymi. Dzisiaj rano o tym mówiłem jeszcze tam z kościoła, tego pustego naszego budynku kościelnego. Okażcie się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i dlatego autor mówi: oddajmy cześć Bogu tak jak to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, gdyż Bóg nasz jest wspaniałym, cudownym Bogiem, który nas wyrwał, który nas uratował, który dał nam życie wieczne. Dlatego na zakończenie bardzo serdecznie was pozdrawiam i zapraszam z muzycznymi pozdrowieniami od fantastycznej grupy TGD Uratowani. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Do jutra. Dziękuję.